Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym wiecu pożegnalnym w związku z likwidacją pomnika wdzięczności okupantom z Armii Sowieckiej. Jak Państwo wiedzą, od roku 1990, czyli 23 lata, zabiegamy o likwidację tego straszydła, które jest za nami, symbolu hańby i zniewolenia. Ten pomnik, proszę Państwa, wybudowano w Stalinogrodzie, bo Katowice na 3,5 roku zmieniły nazwę na Stalinogród na wniosek towarzyszy radzieckich z Armii Czerwonej, NKWD i tak dalej. I w tym czasie ten pomnik postawiono nielegalnie, to znaczy nie, bez żadnej uchwały Rady Miasta, bez żadnych papierów, po prostu decyzją komendanta NKWD i ich pachołków sowieckich. Dzisiaj symbolicznie to pożegnanie i likwidację pomnika, żeby jakoś władzom tutaj pomóc. To tutaj mamy kolegę Mariusza Cysyskiego, który siedział w Rosji za działalność ISB, go zamknęła w Polsce, więc żeby pokazać władzom, jak się demontuje pomnik, to kolega tutaj postanowił zrobić pokaz władzom, że się da i że można. To co, proszę Państwa, w imię Boże. Zróbuj z przodu, bo normalnie ostrym go z przodu. Panie, nie spadła ta góra. Tak, o właśnie. O właśnie. I to chce w środek go, w środek. I się nie boi, bo są oczywiście tacy, którzy się nie boją czasami. Ale już, ja ci pomogę. Dobrze. Są też czasami tacy, którzy uważają, że trzeba się bronić. Niech on to odłoży. Niech on to odłoży. Niech pan to odłoży, bo użyję się. Nie mamy chodzić, to chodźcie. Proszę to odłoży. Proszę odłożyć niebezpieczne narzędzie. Jestem policjantem. Proszę odłożyć niebezpieczne narzędzie przede wszystkim. Dalej komunistyczne metody będziecie stosować? Także czekamy na policję. Proszę Państwa, może ktoś po prostu jeszcze zadzwoni, bo tutaj nie mamy żadnego, żeby wierzyć, że to są panowie, którzy mówią. Co pan robi? Proszę nie łamać mi kciuka, jak panu Braunowi. Proszę nie łamać mi kciuka. Przecież ten pan nie robi żadnej agresji. Proszę Państwa, niech policja zapowie. Jest komuną! Damy tym panu. Kajdanek nie macie już? Pogotowie! Ręce mu tu! Jak to go? A tam nie wiem. Na pogotowie, ręce mu tu nie podejdzie. Apeluję we wrześniu. Demonstracja w celu obalenia kryminalnego reżimu. Jaką jest tu cała banda czworga. Osiłki, to! Nie umieją! Wyjdźcie, pomagać
Panowie, bardzo proszę, chciałem poprosić... Przytomność stracił, nie widzicie? Gamonie! Ale to się nie pytaj, bo to jest syna tego zapadła. A nie pytać! Działacie nielegalnie. Jak się pan nazywa? Na jakiej podstawie prawnej pan działa? Pan działa. Nie proszę wykonywać polecenia, pójdzie pan za radiową. Nigdzie nie idzie. Dobra, pan doniesiemy, no! Panie Adamie, jakiś komentarz o tej całej sytuacji? Jak w Stalinogrodzie. Nie chcą się przedstawić, co to za funkcjonariusze, na jakiej podstawie działają, z jakiej są jednostki. No cóż, no normalne, no bez sprawy. Jak zawsze. Nie jestem zdziwiony. Panie Adamie, czyli to tak wygląda prawo w Polsce? To jest standard? Tak, na razie standardem jest bezprawie. No tak widać. Mimo orzeczeń sądów w sprawie tego pomnika i działań policji. Już nie chodzi o pomnik, tylko chodzi o interwencję policjantów w tym zakresie. Interwencja jak zawsze. No mają poczucie bezkarności, że wolno im wszystko, więc... W pewnym momencie jeszcze... widziałem, że pan zemdlał, a ciągnięto pana i... Interwencja tłumu spowodowała, że powstrzymano. No dusił mnie ten facet. A, ten pan dusił. I dlatego pan zemdlał? Tak, no widać, że kawał popadł. Trzeba czyli... wyładować, rozładować. Przeżyjemy, nie takie rzeczyśmy widzieli. Dziwne tylko, że w obronie pomnika zbrodniarzy. No ale widocznie takie mają polecenie. Złoży pan skargę na interwencję policjantów, no, a zwłaszcza tego pana? Oczywiście, to powinni służyć narodowi. To jest jasne. A chronią pan nie chce podać na podstawy prawnej. Działa na polecenie przełożonych. Nie będzie pana czy kolejny. Bo pana znam. A pan? Nie, ktoś. Ja się nazywam Adam Słomka. Czy mógłbym wam poprosić, żeby ten pan podał imię, nazwisko, przydział służbowy i podstawę prawną zatrzymania mnie, wleczenia tutaj? Zanim pana zatrzymałem, panu podałem to, że pan nie służył, bo mnie pan gryzł. Pan jest posterunkowy Maciej Bakras. Panie Adamie, pan powtórzył. Podstawa prawna zatrzymania? Jeszcze nie miałem? Powiedz, żeby to ściszył. Na ruszenie nietykalności, bo tu pan mnie ubił. Jak pan teraz jest w stanie dobrowolnie się zrobić? Wiemy, kto dowodził akcję, więc to wszystko się w sądzie skończy, tak spokojnie. Nie ma się... Czy o taką Polskę pan walczył w latach 80? Nie taką, ale już niedługo do takich. Na pewno dzisiejsza akcja nas mocno przybliża do normalnego. Czy przypomina panu to trochę działania służb z ZOMO w latach 80? Proszę pana, panie Słomka, pan zemdlał, poproszę do karetki. Jeżeli pan sobie tego życzy oczywiście w tej chwili, jeżeli nie, to... Dlatego tu jesteśmy. Nie wiadomo kiedy by... Panie Adamie, czy życzy pan sobie, żeby kamera była z panem? Panie Adamie, jakiś komentarz o tej całej sytuacji? Jak w Stalinogrodzie. Nie chcą się przedstawić, co to za funkcjonariusze, na jakiej podstawie działają, z jakiej są jednostki. No cóż, no normalne, no bez sprawy, jak zawsze. Nie jestem zdziwiony. Panie Adamie, czyli to tak wygląda prawo w Polsce? To jest standard? Tak, na razie standardem jest bez sprawy. No tak widać. Mimo orzeczeń sądów w sprawie tego pomnika i działań policji. Już nie chodzi o pomnik, tylko chodzi o interwencję policjantów w tym zakresie. Interwencja jak zawsze. No mają poczucie bezkarności, że wolno im wszystko, więc... W pewnym momencie jeszcze... widziałem, że pan zemdlał, a ciągnięto pana i interwencja tłumu spowodowała, że powstrzymano. No dusił mnie ten facet. A, ten pan dusił.